Dobra, tu widzicie tą bramownicę, u góry są te dwie kamerki, koniec odcinka pomiarowego i jest to skrzyżowanie, no widzicie, średnio ono jest takie bezpieczne. Jest niby duże, przejrzyste, ale no, z racji tego, że tutaj jest naprawdę duży ruch, no to ludzie z tych poprzecznych uliczek czasami nerwowo nie wytrzymują i się ryją do przodu, nie widząc, czy coś jedzie, czy nie jedzie, no i auta się trzaskają jedno za drugim. Dobra. Teraz się zacznie kolejny teren zabudowany, więc sobie zmniejszymy prędkość. Jadę środkiem teraz cały czas. Za kilkaset metrów będę skręcał w lewo na skrzyżowaniu, jeszcze go nie widzicie. Co się z tym wiąże? No oczywiście będę musiał wyhamować ewentualnie tych, którzy jadą za mną. Ponieważ jadę motocyklem, to będę się trzymał dokładnie tej części pasa, na której jestem. Celowo nie dam się ominąć z prawej strony, ponieważ nie chcę, żeby mnie auto jadące z naprzeciwka, w tym przypadku Elka, zmiotła z drogi, ale zdążę. Bezpiecznie. Przed nami cały czas będzie teren dość gęsto zabudowany. Na szczęście nawierzchnia jest wymieniona jakiś czas temu, jest całkiem fajna, nie ma dziur, można bardzo przyjemnie jeździć, tym bardziej, że tu są bardzo fajne zakręciki, ale jest to teren gęsto zabudowany, więc no jadę środkiem, praktycznie środkiem, uważając, bo tu już naprawdę nie ma miejsca, tu jest chodnik 1,5 metra i zza płotu wyskakuje samochód z posesji i nie ma, naprawdę nie ma czasu na głupoty, na sentymenty, trzeba jechać środkiem. Utrzymuję sobie pewien dystans do samochodów przede mną. To jest bardzo fajne, właśnie jadąc w takim gęsto zabudowanym miejscu, bądź terenie, gdzie są często skrzyżowania. Dobrze mieć taki właśnie bufor przed sobą, do którego nikt się nie włączy, bo jest za krótki, żeby ktoś się wcisnął, brzydko mówiąc, a jednocześnie nie jest on na tyle krótki, że jadę niebezpiecznie blisko samochodu. O, tu widzicie właśnie pan jeepem próbuje, ale widział mnie z daleka, więc nie wyjedzie mi, bo jest na tyle mała przerwa, że po prostu by się nie zmieścił. A ja mam dużo miejsca na reakcję. Bardzo komfortowa sytuacja. Zbliżamy się do zakrętu takiego w miarę ostrego, który często jest ścinany przez kierowców jadących naprzeciwka. Trzeba mieć to na uwadze. W tym przypadku nic się nie stało. Za chwileczkę zbliżamy się do... taki blok, już go tutaj widać, taka szara ściana, więc tam troszeczkę ludzi mieszka, troszeczkę samochodów stamtąd może wyjeżdżać, trzeba to mieć też na uwadze. Ponadto będzie przejście dla pieszych, po prawej stronie będzie mały sklepik, a za tym sklepikiem będzie skrzyżowanie. Trzeba być gotowym na niespodzianki. Przejście dla pieszych, sklepik tutaj, prawda, jak te samochody. Drugie przejście dla pieszych, widzicie, i skrzyżowanie. I lecimy dalej. Jak widzicie, czasami dużo gadam, czasami dużo się dzieje, a później następuje odcinek, na którym się niewiele dzieje. Trzeba tylko na bieżąco kontrolować. Tu się odsunę lekko na prawo, żeby nie blokować samochodu, który chce wyprzedzić rower. Dbajmy o nasz wizerunek takimi drobnymi gestami właśnie, a będzie nam to odwzajemnione. Ktoś się zbliża z tyłu, trzeba go mieć na radarze. Dobrze, te samochody przede mną już pomalutku się zbliżają do końca miejscowości. Najpierw będzie taka ciasna serpentynka, trzeba zredukować prędkość. A miejscowość, czy tam, no ten odcinek akurat kończy się znakiem stop, bo dojeżdżamy do głównej drogi. Skręcę sobie w lewo. Otóż i ta serpentyneczka taka mała, szykanka, czy jak to nazwać. Akurat wszyscy jadą w lewo. O, ludzie złoci. Dobrze, akurat wyjeżdżamy w miejscu, gdzie kończy się teren zabudowany. Asfalt jest bardzo fajny. Jest tutaj ograniczenie do 50, ponieważ ten zakręt jest ostry. Było, nie było, on jest naprawdę... Dla osób nie znających tej okolicy, no zakręt jest nieciekawy.
Gdyby tych aut nie było, byłbym troszeczkę szybszy, ale dobra, pojadę wolniej, będzie mnie lepiej słychać. Też dojadę. Krótka prosta, jeżeli chcielibyśmy kogoś wyprzedzić, to tylko to na tej prostej, ale szybko się trzeba zwijać, ponieważ tu, jak widzicie, już jest znak, że jest seria zakrętów. Pierwszy w lewo, za zakrętem jest lekko z górki, bardzo króciutka prosta na wyprzedzenie dosłownie traktora lub roweru, albo kogoś, kto jedzie 50. To taka bardzo króciutka prosta, ona jest niebezpieczna, mówię, to jest bardzo krótka prosta. Jest drugi zakręt w lewo, jest troszeczkę dłuższa prosta, ale też się trzeba zwijać, bo zaraz nam jest podwójna ciągła i następny zakręt w prawo. Natomiast ciągle jest dobry, fajny asfalt. Niedawno położono. Za tym prawym zakrętem będzie zakręt w lewo z redukcją, z ograniczeniem prędkości do 50 i wjeżdżamy w las. I w tym lasku zacznie się teren zabudowany. Zakręty no nie są aż tak ostre, żeby tutaj dawać 50. Oczywiście przy tak dobrej pogodzie, jak jest dzisiaj, słoneczny, sucho, czysto, nic się nie dzieje. No, mam 70 i zupełnie nic się nie dzieje. Ale ta 50 tutaj jest dana, no wiadomo, nie na lipiec rano w sobotę słoneczny, tylko na listopad w nocy, jak pada deszcz i jest przymrozek nawet. Dobra, wjechaliśmy do terenu zabudowanego. Znak informuje, że tu mogą być rowerzyści. No zdarzają się, faktycznie się zdarzają, aczkolwiek tu już po lewej zaczyna się dla nich ścieżka rowerowa. Powinno już ich tutaj nie być. Tylko rowerzyści niestety są jacy są, jest ich dużo i czasami się nie trzymają przepisów zupełnie. Teren jest zabudowany, na razie jadę sobie tak bardziej środkiem albo prawą stroną, bo po prawej stronie nie mam żadnych zabudowań, nic mi tutaj nie wyjedzie. Ale za chwileczkę, tak jak już z przodu te pierwsze auta dojeżdżają do już gęstej zabudowy, zjadę sobie na środek, no żeby tak jak zawsze mieć troszeczkę bufora. Skrzyżowanie, tu jest przejście dla pieszych, też trzeba uważać. Ścieżka rowerowa tu przechodzi z lewej na prawą. A widzicie, w pierwszym moim filmiku, nieporadnym, ale jednak filmiku, zwracałem uwagę, żeby w sezonie letnim, w okresie żniw, uważać na maszyny rolnicze. I właśnie mamy teraz taki okres, jest końcówka lipca, już pierwsze maszyny rolnicze, pierwsze kombajny zaczynają wjeżdżać na pole. Co tu się dzieje? Tu jest kolejne skrzyżowanie po prawej stronie, włącza się na podporządkowany samochód. Tu jest znak stopu, ale doświadczenia wiem, że ten stop jest bardzo rzadko wykonywany. Następne skrzyżowanie jest tutaj w lewo. Też trzeba uważać na tych ludzi, a tu się nam asfalt popsuł. I niestety jest dziurawy już przez następnych kilka kilometrów. Więc teraz będę albo omijał dziury, albo jechał środkiem, żeby mieć ten mój bufor, który tak lubię i tak Wam bardzo będę polecał. Zbliżamy się zaraz do zakrętu w prawo, znak już informuje, zakręt jest ostry, trzeba naprawdę tutaj zwolnić. Po drugie, w szczycie wierzchołku tego zakrętu są schody tego budynku, no absurdalna sytuacja, ale tak jest. A za tym budynkiem jest wyjazd czy wjazd na inną uliczkę. I tu trzeba naprawdę uważać, bo ktoś się może włączać i no, nie ma szans, żeby nas zauważył. Musimy być gotowi my na obecność tego samochodu bardziej niż on na nas. Lekko z górki, ale dziury tu są makabryczne, więc jadę na trójce, nie będę tu nawet dawał czwórki, bo nie ma to sensu. A nie, mam czwórkę. Mistrz. O, i Tour de France. Przed nami, bardzo ciężko go tutaj będzie wyprzedzić samochodom. A też tam widzę, się chłopcy zbierają. Ciężko, bo tu są zakręty, co i rusz, więc mało miejsca jest na ewentualne wyprzedzenie. Taki plus, że rower jeździ zazwyczaj wolno i nadwyżka prędkości nad wyprzedzanym rowerem jest zasadniczo duża. No, czyli krótko go wyprzedzamy. O, taka mądra moja gadka. Zbliżamy się do prawego zakrętu, a przed nim jest skrzyżowanie. Prawy zakręt jest dość ostry, a po wewnętrznym tego zakrętu są dziury. Też musimy wszystko to mieć na uwadze, dlatego się trzymam raczej zewnętrznej. Tak jak teraz. Wyjeżdżamy na troszeczkę lepszy asfalt. Skończyły się takie zakręty.
poprawiła się widoczność. Za tym zakrętem za chwilkę się kończy teren zabudowany, będzie można troszeczkę przyspieszyć. Teren zabudowany się już zaraz zaczyna, więc zwalniamy sobie. Po lewej stronie widzicie szkołę, tam ten duży budynek, więc wiadomo, rodzice tutaj dowożą i odwożą dzieci, trzeba to mieć też na uwadze, jest parę dróg dojazdowych do tej szkoły. Tu jeszcze się nic nie dzieje na tej uliczce, tutaj wybudowali, ale nie, tam będzie jakaś strefa docelowo ekonomiczna, taka mała, przemysłowa, jakieś firemki tam będą powstawać, więc na razie jeszcze nie jest najgorzej. Dojeżdżamy do skrzyżowania szerokiego, dobrze, dobra tu jest widoczność w lewo i w prawo. Trzeba wszystkim poustępować. Zdążymy, dobrze, pan w lewo skręca Qashqai'em. Jest taki śmieszny sygnalizator, on jest czasowy, z tego co zauważyłem. Ni z gruchy, ni z pietruchy potrafi się po prostu włączyć czerwone światło. Stoi człowiek pół minuty, światło się kończy, człowiek rusza. No, strasznie irytujące. To jest stacja paliwowa po prawej, bardzo gęsto tutaj jest. Chodnik, cukiernia, sklepy, wszystko. Także dużo ludzi tutaj się porusza, trzeba uważać. Dojeżdżamy do ronda. Przed rondem zazwyczaj i przed i za są przejścia dla pieszych. Jako że jest duży ruch pieszy, to dużo ludzi tędy przechodzi. Pojedziemy sobie prosto. Ale ładny Mercedesik. Pan zapomniał wyłączyć migacza. O, już wyłączył. To jest z góreczki za chwilkę, natomiast pod sam koniec tej góreczki jest taki ust, taki kurde, taka mulda w poprzek drogi. Będziecie widzieli, jak to auto podskoczy tu przede mną. Uwaga, a wyhamowało. Ops. On dalej hamuje, a bo skręca w lewo. Dobrze. Próbujemy go tutaj ominąć leciutko z prawej strony. Kończy się miejscowość, zaczyna się bardzo fajny odcinek asfaltu, całkiem nowego. Po lewej jest parę domów, po prawej jest parę firm. W związku z czym, mijając tira, zjeżdżam sobie bardziej do środka, żeby być lepiej widocznym. To w zasadzie koniec mojej dzisiejszej jazdy, żeby nie przedłużać, tyle wam wystarczy na dziś. Także konkluzja taka, kochani, jeżeli często jeździcie tą samą drogą, motocyklem oczywiście, no samochodem też, bo to przecież ogólnie zasady są te same, to no zwracajcie uwagę na takie rzeczy, których wam teraz troszeczkę teraz powiedziałem. Czyli no pamiętajcie, gdzie jest jakieś skrzyżowanie, gdzie jest jakieś miejsce niebezpieczne, szkoła, czy kościół, czy jakaś wybitnie kiepska nawierzchnia. No i reagujcie odpowiednio wcześniej, żeby przejechać ten odcinek bez żadnych komplikacji, bo można sobie głupot narobić, nieprzyjemnych rzeczy naprawdę z niczego. Naprawdę z niczego. No to tyle, także do zobaczyska, cześć.